panu jest tam bardzo dużo empatii do tego bohatera, do tego Bronowicza, a jeszcze więcej do tego chłopca, który jest jakimś pańskim portparol, takim, takim panem sprzed wnuka. 60 lat. Wnuczek Bronowicz. Jak... tak, ja tutaj muszę właśnie sprostować. Raczej to jest obraz mojego wnuka, Tomka też, synka mojej córki, Joanny, który często tam był z nami na wakacjach w tym naszym obecnym domu mazurskim. To jest ta sama okolica. No i pewne reakcje tego chłopca, odezwania się, to są właśnie z tego Tomka. Ja jednak w latach 39-38 byłem już trochę starszy. Ja miałem wtedy 12 lat. A Tomek tutaj przyjeżdża jako 9-letni chłopiec i tak, tak. Takie są jego reakcje. Najpierw cierpi bardzo, że musi się rozstać z Warszawą i tak. Płacze do Warszawy, do Warszawy. A później zakochuje się w Mazurach, ale też w swoim dziadku. Oni mają wspaniałą jakby komitywę. Jest to rzadkie chyba w polskiej prozie, że mamy tak opisaną relację dziadka z wnukiem. Dziadek staje się takim jego mentorem, uczy go jeździć tak. Konno. To jedna z najpiękniejszych scen w książce. Tak, to... to... No miło, że pani to mówi, bo no, taki był mój zamiar, żeby przedstawić ten związek wnuka z dziadkiem i wpływ dziadka na wnuka. Mam nadzieję, że to tutaj w wypadku Tomka z powieści to jest jakiś wpływ na całe życie już dalsze, bo jednak pewnym wzorem, pomijając może sprawę właśnie tej miłości z Mazurką, ale pewnym wzorem, jeśli chodzi o zachowania. Przecież ten dziadek tam próbuje walczyć z kłusownikami, którzy okazują się ubowcami i milicjantami. No nie tchórzy przed nimi, prawda? Potrafi stawić jakoś czoła. Więc w trudnych sytuacjach zachowuje się dobrze i ten wnuk widzi. No jest takim właściwie główny bohater, pułkownik Bronowicz, jest właściwie takim uosobieniem ziemiańskich wartości w jakimś sensie. Bo ziemiaństwo, wbrew temu, co próbowano mówić za czasów komunizmu, to byli ludzie, którzy zajmowali się swoimi pracownikami bardzo dobrze, chronili ich. Ten system wartości był jednak zakorzeniony i on jest takim właśnie człowiekiem, który dba o ludzi wokół siebie. I jakby to, ja widzę w tym taką apologię tej, w jakimś sensie oczywiście, apologię tej warstwy u pana. Tego pokolenia, tak. No tak, to jest, myślę, też wypływa trochę z doświadczenia, z kontaktu z tego typu ludźmi. No, to jest pokolenie moich rodziców. I z tego, że potem pan miał doświadczenia z ludźmi, którym tego systemu wartości zabrakło. Tak, tak. To chciałbym jeszcze na sekundę wrócić do sprawy Mazurów. Mam takie poczucie, że oni zostali skrzywdzeni przez historię chyba nawet jeszcze bardziej na przykład niż Ślązacy. Bo jednak Ślązacy, Kaszubi przetrwali. Tak. Też byli rozdarci pomiędzy żywioł polski i niemiecki. Też służyli w Wehrmachcie. Też zostali dotknięci różnymi represjami po 1945 roku i byli też krzywdzeni przez Rosjan i Polaków. Ale Kaszubi i Ślązacy przetrwali, Mazurzy nie. Ja myślę, że tam była szczególnie polityka właśnie tej tak zwanej władzy ludowej niedobra w stosunku do Mazurów, do tej ludności. To jakiś czas wojewodą w Olsztynie był Mieczysław Moczar, o ile pamiętam. I wtedy wymagano od Mazurów deklaracji, żeby oni się wyraźnie opowiedzieli. Albo są Polakami, albo są Niemcami. Oni się czuli rzeczywiście tak trochę na pograniczu. Byli tak jak Ślązacy, myślę, ale ten stopień nacisku na nich
kierunku właśnie jakiejś deklaracji był mocniejszy. No poza tym widzieli te stosunki okropne, najazd przesiedleńców, którzy tam fatalnie też mogli się zachowywać na początku. Takie marnotrawstwo jakieś, oni byli przecież przyzwyczajeni do tej bardzo takiej rzetelnej gospodarki. A tutaj... Chyba 70-80% z nich wyjechało. Tak. Niemiec. Właściwie i stali się Niemcami. Nie ma Mazurów, ale to podobne jednak i Warmia. Mazury to byli luteranie, więc tutaj jeszcze nie, trochę ta religia trochę była dzieliła, ale Warmia katolicka i jednak też Warmiacy powyjeżdżali. No to jest ogromny dramat tych ludzi.